1989 roku nie za bardzo dużo rzeczy pamiętam, dlatego że jednak to są ulotne chwile i sprzed 30 lat trudno zlokalizować wydarzenia, ale związane bezpośrednio z wyborami, pierwszymi wolnymi, to pamiętam, że ludzie byli, mieli w sobie dużo nadziei, że zmieni się coś na lepsze. A druga rzecz, jaką pamiętam, to pamiętam członków Solidarności, właściwie aktywistów Solidarności, mogę to tak określić, którzy biegali po ulicach i namawiali, żeby głosować na Solidarność. W 1989 roku miałam 9 lat i moda jako taka interesowała mnie właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że szyłam ubrania dla lalek. Szyłam, może dużo powiedziane, mama nauczyła mnie robić na szydełku. No i coś tam się zaczynało dziać, jakieś sweterki, jakieś spódniczki, mama mi tam pomagała przy tym oczywiście. I to była właściwie moja pierwsza styczność z modą jako taka. Wcześniej pamiętam, że babcia bardzo dużo szyła dla mnie na maszynie. Komplety, niekomplety, spódniczki, lambady. Nie wiem, czy w ogóle pamiętacie, co to było, ale to był hit absolutny. Bluzki, motylki, niemotylki. Wszystko było ręcznie robione przez moją babcię. Moja mama robiła również, natomiast troszkę mniej, raczej kurtki. Tak więc nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o stroje, nie było wcale aż tak szaro i buro, tylko trzeba było troszkę chcieć i troszkę mieć umiejętności. Również w 1989 po raz pierwszy pojechałam do Peweksu i kupiłam tam lalkę Barbie z moją mamą. Prawdziwą lalkę Barbie z długimi blond włosami, pięknym strojem i w ogóle. I myślę, że to był taki moment, kiedy pierwszy raz zaczęłam myśleć o tym, że strój to nie tylko przykrycie siebie, tak? Nie tylko założenie czegoś na siebie, ale strój ma nas, może nas określać, może nas upiększać, może w jakiś sposób nam dodawać pewności siebie nawet. Tak, to zdecydowanie był przełomowy moment. Jak widzimy, wszystko wraca. Jeżeli zobaczymy sobie na przykład na numery przekroju z 1989 roku rubryki Moda, to jest dokładnie to, co mamy teraz na wystawach w sieciówkach. Zresztą nie tylko sieciówka, bo projektanci też dużo biorą z tego. Od kilku sezonów tak naprawdę nie schodzą z pierwszych stron Mamfi jeans, crop topy, jeans w ogóle wszechobecny, katany jeansowe. To wszystko jest, to wszystko są tamte lata. To wszystko można zobaczyć właśnie w gazetach z tamtych czasów. Moda 1989 roku to tak naprawdę moda, którą widzimy dzisiaj na co dzień, ponieważ trendy wracają, wiadomo to nie od dziś. I zarówno projektanci, jak i sieciówki wracają do wszystkiego. Jeżeli chodzi o takie bardzo charakterystyczne elementy mody, to oczywiście są to mamfity, które można było zobaczyć na przykład w serialach. Wysoka talia, wąski dół, szeroki środek. Kiedyś deformowały dosyć mocną sylwetkę i ciężko było je nosić. Dzisiaj są bardzo ładnie dopasowywane i naprawdę bardzo wygodne w codziennym nawet noszeniu. Jeżeli chodzi o to, co na górę, to oczywiście hit lat, początku lat 90. crop top idealnie pasował do mamfitów, ponieważ wysoka talia i troszkę krótszy top niby odsłaniały, a troszkę zasłaniały. Tak więc dzisiaj dziewczyny, naprawdę nie bójcie się, można sobie fajnie kombinować z trendami lat 90. Niezależnie od wieku i od sylwetki, nie bójcie się tego, wystarczy tylko sobie fajnie to wszystko dopasować. No i moja największa chyba zdobycz to jest marynarka, którą kupiłam w second handzie, a która tak naprawdę pasuje, no może nie do wszystkiego, tu bym przesadziła, ale do bardzo wielu stylizacji. Nie wiem, shorty, biker short na przykład,
fajny topik, szpileczki albo sportowe buty, ugly shoes, jak najbardziej. Idziemy w miasto i czy to jest 8-9 rok, czy to jest 2019, nie ma znaczenia. Dlaczego rok 1989 jest dla mnie datą szczególną, rokiem szczególnym? To rok, w którym zaczęłam pracę w Chrzanowskiej Bibliotece. Zupełnie przypadkowo, miałam pracować tylko kilka miesięcy, okazało się, że zostałam na 30 lat. Pracowałam w bibliotece w różnych miejscach, robiłam różne rzeczy. Wypożyczałam książki na wypożyczalni, zajmowałam się pracami bibliograficznymi, informacyjnymi, potem komputeryzacją biblioteki, prowadziłam dział regionalny, a od ponad 10 lat zajmuję się promocją biblioteki. Ten czas bardzo szybko upłynął. Jak w okamgnieniu okazało się, że w bibliotece spędziłam 30 lat. To naprawdę kawał czasu. Tak, te mecze się zaczęły w latach 60., tak? Koniec lat 60. 60 lat. I ostatni ten mecz był w 89 roku, tak? Tak. Coś mi rozegrali. To już wcześniej już było. 60. koniec 60 lat. No, koniec 60. To była końcówka, bo zawsze były na 22 lipca, nie? Te mecze, nie? I to był już ostatni mecz w 89, a później już był 11 listopada, bo święto przeszło na... chodzi o wyzwolenie, nie? To było na tej zasadzie zrobione, no. I ten, ja się zrobiłem, ja po wojsku byłem, nawet nie wiedziałem, że na rezencie jestem. No to się dowiedziałeś. I tam jestem skurkany z tyłu, no. Wystraszony byłeś. No wyście już byli w stare wygi, nie? No to może ten. A kierownik jaki młodziutki, da się sobie. No, statkiem drogowym. Jeszcze w Wyszynie, karnego stylu. Tak? No, proszę. No to ja nie miałem tej przyjemności, ale już później. Ale Frycek, że grał, kurde. Nie, ja żyłem go z tego właśnie meczu, ale wcześniej żeś grał też w tym? Nie, no ja tak byłem, bo to już to nie pamiętam tak za bardzo. Nie? Dobre czasy. Nasz klub w związku ze świętem 22 lipca rozgrywał co roku systematycznie zawody piłkarskie pomiędzy drużyną i kibicami. To było z okazji 22 lipca. W 1989 roku ostatni raz ten mecz się odbył. W związku z tym, że to święto zostało państwowo zniesione. Przedtem te mecze były co roku się odbywały, bo to było święto państwowe i z racji po prostu te mecze się odbywały. No, takie spotkanie było dobre. No ale przedtem były lepsze, bo było taka integracja była. I granie miał obecnie piwa albo od księgę piwa. Te 50-litrowe, nie wiem. Potem były ciężkie powroty. O, nie wiem, kto wygrał. Tego nie pamiętam, tego wyniku, jaki był. Ja też nie pamiętam. Ale coś mi się zdaje, że LZ też wygrał. Za papierów, to bym to wiedział. Na pewno wynik. Nie ma zapisane to w kronikach, panie Tatku? Nie ma? Nie ma. Panie Tatku, w kronikach nie ma zapisane tam coś? Jaki wynik był? Nie ma nic. Było tam pisane, ale wyniku nie pamiętam. Jestem absolwentem technikum. Pamiętam tutaj rok 89. Rok, który był gorący nie tylko na zewnątrz, ale również w polityce. Przede wszystkim rok, w którym doszło do pierwszych wolnych wyborów. Niestety nie głosowałem w tym roku, jednak starsi koledzy mieli już tą możliwość. Dokonywali swoich pierwszych życiowych wyborów. Zaczęły się pojawiać pierwsze dyskusje na tematy polityczne. Przestaliśmy się ze sobą zgadzać, pojawił się pluralizm. Ta sala się bardzo zmieniła od tego czasu. Pamiętam, że uczyliśmy się tutaj elektrotechniki maszyn elektrycznych. Nazywam się Mariusz Paździora, pochodzę z Chrzanowa. Z Polski wyjechałem w 1986 roku. Do 1991 roku nie mogłem przyjechać do kraju. W związku z tym mam wrażenie, że
wydarzenia, które rozegrały się w naszym kraju w związku z przemianami ustrojowymi, są swego rodzaju białą plamą w mojej świadomości. W tamtych czasach właściwie byłem trochę odcięty od kraju. Nie było oczywiście internetu, nie można było podróżować tak jak się chciało, więc moją cienką linią łączności z krajem pozostawała wymiana z listów z rodziną, w których nie dyskutowaliśmy specjalnie na tematy polityczne. Duńczyków Polska jako taka wiele nie zajmuje. Oni w ogóle nie interesują się zagranicą, skupiając się na swoich sprawach krajowych. W tamtym okresie sekundowali bardziej krajom bałtyckim niż Polsce i jeżeli w ogóle jakiekolwiek informacje na temat przemian ustrojowych pojawiały się w Polsce, w duńskiej telewizji, to miały one raczej znaczenie marginalne. Głównie Duńczycy, jeżeli w ogóle już zajmowali się zagranicą, to omawiali sprawy niepodległości krajów bałtyckich i ich walkę o uzyskanie niepodległości od Związku Sowieckiego. Także no, tamten okres raczej słabo pamiętam z polskiej perspektywy. Oczywiście wiedziałem, co się w Polsce dzieje, ale na pewno nie uczestniczyłem w tym tak jak każdy przeciętny mieszkaniec naszego kraju. W roku 1989 miałem 29 lat i żywo interesowałem się ówczesnymi czasami polityką w Polsce, gdyż to były czasy Solidarności. Już przez 10 lat człowiek obserwował tak zwane wakacje Solidarności, te półtora roku takiej większej swobody, potem stan wojenny. I w 1989 roku byłem 3 lata po ślubie, miałem 2-letnią córkę i po prostu na skutek obrad okrągłego stołu doprowadzono do takich półwolnych wyborów, gdyż powiedzmy wolne wybory były tylko do Senatu, a do Sejmu były takie wybory, gdzie 30% miała zagwarantowane ogólnie mówiąc opozycja, czyli solidarnościowcy. Solidarnościowcy byli zorganizowani w Komitecie Obywatelskim i to im bardzo pomogło w kampanii wyborczej. Kto miał zdjęcie z Wałęsą, po prostu miał gwarantowany mandat. I pamiętam w tamtych latach, w tamtym roku, 4 czerwca, ludzie tłumnie udali się na wybory i agitacja była nawet w dzień wyborów, w kościele, przed lokalem wyborczym. Po prostu rozdawano karteczki z nazwiskami, kogo mamy zaznaczyć w wyborach do Senatu i do Sejmu. O ile do Senatu trzeba było to dokładnie zrobić, gdyż to był, powiedzmy, było 3 kandydatów solidarnościowych w województwie śląskim wtedy. O ile dobrze sobie przypominam, to był pan Andrzej Wielowiejski, pan Piotrowski i pan Hełkowski, Ludwik Hełkowski. I oni byli po prostu na tej kartce. Ludzie dostawali, powiedzmy, żeby na nich głosować. No i oni oczywiście wygrali te wybory. Wiem, że do Senatu wtedy na 100 miejsc, to 99 miejsc mieli przedstawiciele OKP, czyli tego Owalskiego Klubu Parlamentarnego. No a do Sejmu, o ile sobie dobrze pamiętam, został wybrany tutaj od nas, z tego środowiska solidarnościowego, Zbigniew Drela. A oprócz tego, no to pamiętam, że w tych wyborach też z PZPR-u został nam późniejszy burmistrz, Ryszard Kosowski wtedy został też posłem w tych wyborach. Pamiętam tak koło tego, że akurat w tym roku mój tata miał zawał serca i był w Rabce w sanatorium. I
nasza rodzina zawsze była zaangażowana w takie sprawy, można powiedzieć, obywatelskie. Zawsze chodziliśmy na wszystkie wybory, więc po prostu też żeśmy chcieli, powiedzmy, a w tych szczególnie żeśmy chcieli uczestniczyć. Wiem, że ojciec w Rabce był w tym sanatorium, załatwiał sobie to pozwolenie, że tam mógł głosować. I też wiem, że on głosował na bardzo znaną osobę wtedy, tak w środowisku, powiedzmy, Solidarności, panią Zofię Kuratowską. No, wiemy, to były pierwsze wolne, niepełni wolne wybory w Polsce, ale wszyscy, którzy z opozycji mieli się jakby dostać do Sejmu i do Senatu, to się dostali. Także można nazwać, że to był jakiś sukces, jakiś pierwszy krok do tej tak zwanej już wolności, do której dochodziliśmy no, drobnymi krokami, ale bezkrwawo, no, bez jakichś większych kłótni i sporów. Więc dawaliśmy taki przykład Europie, że da się dogadać jeden z drugim i że po prostu Polska była jakby takim pierwszym miejscem, gdzie to się zaczęło. No teraz na świecie, nie umiemy o to zadbać, bo na świecie się teraz twierdzi, że mur berliński to był początek że tych zmian. Nieprawda, 4 czerwca był tym takim czasem, gdzie i okrągły stół, gdzie po prostu zaczęło się w tym naszym bloku komunistycznym zmieniać. No 89 nastał, że tak powiem. Nastał z nadzieją. Z nadzieją taką, że będzie lepiej. Zresztą ta nadzieja od 81, właściwie od 80, w całym społeczeństwie na pewno była ogromna. Sprawy okrągłego stołu, który się rozpoczął w Warszawie, stworzyły dodatkowe nadzieje. No i po prostu tutaj z kolegą, nie tylko, próbowaliśmy również w okolicy, w Czebini, w Szanowie, organizować sprawy tak zwanego Komitetu Obywatelskiego. Te rzeczy po prostu były wszystko organizowane w oratorium parafii Świętego Mikołaja. No cóż jeszcze dodać? Czas niestety minie szybko. Wielu osób, które tą sprawę organizowały, niestety już nie ma między nami. Także, no może Jasiu dodasz trochę więcej, bo mnie trochę zatyka, jak sobie wspomnę pewne nazwiska. W każdym bądź razie rok 89 był na pewno rokiem przełomowym. Okrągły stół, który stwarzał wielkie nadzieje, po prostu ożywił społeczeństwo, tak bym to określił. No i potem wybory do parlamentu, do Sejmu, Senatu, jak i wybory do władz lokalnych pokazały po prostu, jak społeczeństwo pragnęło po prostu zmian, bo to, co było wcześniej, niestety nie było akceptowane przez społeczeństwo. Może tyle na dzień dobry. Wracając jeszcze do tych wyborów w 89 roku, musimy tu wspomnieć, że z naszych list kandydatów, które robiły sobie zdjęcia z panem Wałęsą, przeszli wszyscy kandydaci, natomiast nie były to w pełni wolne wybory, dlatego że 35% na listach było zarezerwowane dla opozycji, wtedy kandydatów lewicy. I co się okazało, że w pierwszej turze tych wyborów nie potrafili swoimi kandydatami, ludzie nie poparli tych kandydatur z lewicy i zmieniono wtedy w sposób bezprawny ordynację wyborczą. I tak, żeby dopasować, żeby weszli właśnie ci ludzie z lewicy. I takie to były te pierwsze wybory. No i później konsekwencją to wiadomo, co był wybór Jaruzelskiego na prezydenta jednym głosem. No i właśnie później te dalsze konsekwencje. Także
Później o tych mówimy, o tych wyborach, że były to wolne wybory, ale w gruncie rzeczy to nie były zupełnie wolne wybory, tylko najbardziej wolne z tych, co dotychczas. No i co? I później na bazie tych przeprowadzonych wyborów dalej się organizowaliśmy w tych komitetach obywatelskich, bo wiedzieliśmy, że w niedługim czasie nastąpią wybory do samorządu miast naszych, Szanowa, Libiąża, Trzebini. No i tego też musieliśmy pilnować i tak jak już wspominałem, tu w Szanowie cały skład, wszyscy kandydaci komitetów obywatelskich weszli w skład pierwszej rady miasta Szanowa. No więc to był też taki duży nasz sukces, który w 90 roku zaowocował tym, co się stało w 89. Należy tu też wspomnieć, że przygotowując wybory do parlamentu, spotykaliśmy się i bardzo dużą pomoc okazał nam Kościół. Proboszczowie parafii udostępniali salki, bo przecież nie można było gdzie indziej się spotykać z ludźmi w takich właśnie wolnych zebraniach, tylko w salkach właśnie, najczęściej to się odbywało w salach kościelnych. No i odbywały się też w intencji sukcesu czy dobrych tych pierwszych wyborów, no nabożeństwa, msze święte, które księża organizowali właśnie w tej sprawie i pomagali właśnie w przedstawianiu tych naszych kandydatów. Mieliśmy możliwość się właśnie pokazać ludziom, no, zaprezentować. I tak to właśnie wtedy zakończyło się to wszystko sukcesem. No, później po latach całych Szanowie, jedno z głównych rond, zostało nazwane rondem 4 czerwca 1989 roku. Kim byliśmy w 1989 roku? To na pewno, tak jak zacząłem, byliśmy sobą. Byliśmy częściowo uważani za niepokornych, no bo nam się władza nie podobała, czy to 10 lat wcześniej, czy 8 lat wcześniej. No i po prostu tak wyszło. Rok 89, wiadomo, był następstwem wydarzeń, które nie zaczęły się tak, jak większość uważa, 4 czerwca, ale znacznie wcześniej, bo gdzieś w granicach kwietnia, z chwilą, kiedy w zasadzie zaczęły się rozmowy tak zwanego okrągłego stołu. Do tych spraw żeśmy w sumie mówiąc podeszli dość entuzjastycznie, co się potem okazało, że nie zawsze mieliśmy rację, bo jednak dość dużo przy tym okrągłym stole było kłamstw. Ale jednak one do nas nie docierały, że tak powiem. I ja tu akurat z kolegą dość aktywnie próbowaliśmy się włączyć w to, co po prostu w jakimś sensie negocjowano w Warszawie przy okrągłym stole, a miało się to przenieść, jak się to mówi, na dół. I tutaj w okolicach kwietnia próbowaliśmy tworzyć po prostu jakieś zalążki władzy terenowej, w sensie poprzez tak zwany Komitet Obywatelski, który powstał przy parafii świętego Mikołaja. Tam po prostu na spotkaniach, które były wielokrotnie organizowane w ogrodzie, tam w takiej sali katechetycznej bodajże, no spotykały się grupy ludzi, próbowało się zorganizować formę stowarzyszenia. Na pewno aktywni byli pan Sala, pan Stroschneider, pan Rejdych, jeszcze wielu, wielu, wielu innych, których w tej chwili akurat nie wymieniam. Także ten ruch po prostu w jakimś sensie powstał
na bazie ludzi, którzy byli związani wcześniej z Solidarnością, no a my z kolegą akurat byliśmy dość mocno związani z Solidarnością Zakładów Metalurgicznych Czebinia. W 1989 roku byłem 45-letnim mężczyzną. Już posiadałem trójkę dzieci i wnuczęta już były też. I to był dzień, to był rok, w którym po wielu latach oczekiwań otrzymaliśmy mieszkanie w Chrzanowie. Bo do tej pory mieszkaliśmy z żoną w Czebini. Moja żona była nauczycielką w szkole podstawowej w Krystynowie, a ja od 60. lat po skończeniu technikum tu w Chrzanowie pracowałem w zakładach metalurgicznych w Czebini z taką małą, krótką, dwuletnią przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej. Jako pogranicznik tam występowałem. I właśnie w 1981 roku, a i wcześniej w 80. próbowaliśmy tu z kolegą jako jedni z takich głównych założycieli Związku Zawodowego Solidarność w naszym zakładzie, w zakładach metalurgicznych w Czebini, stworzyć zalążek organizacji związkowej Solidarność. To się nam udało. 98% naszej załogi zakładów metalurgicznych, która liczyła wtedy około 1800 pracowników, przystąpiło do naszego związku. I po tej wstępnej fazie organizacji w marcu nastąpiły wybory i w tym 81 roku ja, załoga wybrała mnie jako przewodniczącego tego Związku Solidarność w zakładach metalurgicznych, a kolegę jako wiceprzewodniczącego. Także jakoś razem, jak tu jesteśmy, byliśmy wtedy w zarządzie tego Związku Solidarność. Odpokutowaliśmy to później, bo 13 grudnia zakuto nas z kajdany i na pół roku poszliśmy w odsiadkę do ciężkiego więzienia w Szczelcach, a później w Kokotku. No i tam po wyjściu z tego więzienia, jak wiadomo, wtedy związki były zawieszone, nie wolno było prowadzić działalności związkowej, więc w naszych zakładach załoga utworzyła Radę Pracowniczą, do której też weszliśmy i stanowiliśmy też taki mocny wkład w to, w działalność tej Rady. No i później właśnie była po wielu latach zawieszenia związków i wszelkich organizacji właśnie obywatelskich, samorządowych nie było, więc zaczęły się obrady Okrągłego Stołu, które doprowadziły do możliwości powstawania właśnie takich ogniw samorządowych w mieście. I tu w Chrzanowie powstał Komitet Obywatelski, do którego właśnie też no, ci bardziej tacy związani z opozycją dawną, z Solidarnością wstąpili. I naszym zadaniem właśnie było organizować społeczeństwo lokalne do zbliżających się wyborów, bo o takich się już mówiło. Na czym to polegało? Więc żeśmy kolportowali prasę, która dostarczano nam, albo sami przywoziliśmy, tak związkową naszą prasę, jak i ogólnopolską. Wtedy zupełnie inna była Gazeta Wyborcza, wtedy zupełnie inny był tygodnik Solidarność i nasze związkowe gazety, które też rozprowadzaliśmy wśród ludzi tutaj w Chrzanowie. I organizowanie tych spotkań właśnie, takich, które by wyłoniły z tego całego Komitetu Obywatelskiego taką naszą jakby delegację. Najpierw były wybory, jak mówimy tutaj, do parlamentu.
organizowaliśmy spotkania z kandydatami, które zostały wysunięte wtedy na szczeblach centralnych. Jak pamiętamy może te sławne zdjęcia z Lechem Wałęsą na kandydatów do parlamentu, no, wyłoniły jakąś tą naszą delegację do tych właśnie władz. I z tymi kandydatami w ramach tego Komitetu Obywatelskiego organizowaliśmy te nasze spotkania. One były właśnie przy kościele na ogół, ale w różnych miastach w Trzebini też się odbywały takie. I tu w Szanowie też kilka takich spotkań było. Naszym solidarnościowym kandydatem do parlamentu z tego naszego rejonu był nauczyciel z Olkusza, pan Drela. A na senatorów byli panowie Wielowiejski, Piotrowski i... Wyleciał z głowy. Fizyk z Katowic. No, Hełkowski. Hełkowski, tak. I z nimi żeśmy tu się spotykali. Przyjeżdżali tutaj tacy ważni ludzie, których znaliśmy z poprzednich lat. Był z nami tutaj na tym zebraniu pan Fedorowicz, który prowadził to spotkanie. No i tutaj właśnie szereg takich spotkań organizowaliśmy z tymi naszymi kandydatami w tym celu, żeby ludzie ich poznali, żeby byli przekonani do tego, że warto na tych naszych kandydatów zagłosować. Pomoc Komitetu Obywatelskiego była jeszcze w tych wyborach taka, że ponieważ to były takie pierwsze, zdawałoby się, demokratyczne wybory na skalę taką większą, no to potrzebne było ludziom dać do ręki właśnie takie ulotki, na których tych naszych kandydatów żeśmy preferowali. I takie ulotki powstawały. Ludzie ręcznie pisali te ulotki i rozprowadzaliśmy je wśród mieszkańców naszego miasta. No i te wybory, jak wiemy, zakończyły się pełnym sukcesem. Z naszego rejonu wszyscy trzej weszli, pan Drela też wszedł do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. No i te wybory właśnie odnieśliśmy pełny sukces wtedy. Otrzymywaliśmy podziękowania od tych naszych kandydatów i spotykaliśmy się też z nimi później. No, tu z naszych tych Komitetu Obywatelskiego to taką dużą rolę w tych spotkaniach, no to właśnie później oglądając te zdjęcia z tych spotkań, no to właśnie ja tam często byłem, Czesiu był też tam często, no i ci, którzy później byli jako radni w następnym roku wybrani, bo w 90 roku odbyły się wybory do samorządu i trzeba przyznać, że nasza delegacja z Szanowskiego Komitetu Obywatelskiego w pełnym składzie weszła do, została radnymi Rady Miasta. 32 radnych, byli to radni Komitetu Obywatelskiego z Szanowa. No więc pani Wiśniewska, Zdzisława, jej mąż Jerzy, który bardzo przyczynił się do kolportowania tej prasy i wielu, wielu innych, no takich wspaniałych ludzi, pan Sala, pan Kłos, no żeby Iwan Grzybowski, no, Rejdych Stanisław, który był przewodniczącym później tej naszej rady, Dusza Stanisław, no więc trudno teraz tak z pamięci wymieniać tych ludzi, bo to już upłynęło jednak te 30 lat. No ale wspominamy te, ja przynajmniej wspominam te czasy z wielką taką, no, radością i sympatią i z takim wzruszeniem, kiedy jako radni właśnie później żeśmy składali ślubowanie, ale poprzednio jeszcze w tych wyborach, że mieliśmy się czym poszczycić, że nasza praca tego Komitetu Obywatelskiego, te spotkania z ludźmi, bardzo liczne, ta sala, na przykład tym oratorium, o którym tu Czesiu wspominał,
którego już prawie że nie ma, bo teraz są już inne pomieszczenia w tym miejscu, nie mogła pomieścić wszystkich ludzi. Stali na zewnątrz. Tak samo było w Trzebini. Ksiądz tam budował też nowe takie sale, więc na tym strychu takim dużym też to spotkanie pamiętam. No i tak to jakoś żeśmy dobrze i ze wzruszeniem ten okres wspominali. Była między nami zgoda. Zgoda była. Wśród tych członków Komitetu Obywatelskiego nie różniliśmy się na tematy polityczne. Byliśmy jednomyślni co do tego, że w Polsce trzeba na nowo stworzyć podwaliny właśnie prawa, konstytucji i całe państwo właśnie doprowadzić do innych postaci ideowych. Bardzo ważną rolą w podnoszeniu świadomości społeczeństwa lokalnego miało kolportowanie prasy. Więc wychodziła wtedy prasa lewicowa, której na ogół żeśmy nie czytali. Małym wyjątkiem była Gazeta Krakowska. Naczelnym redaktorem tej Gazety Krakowskiej w tych latach został Szumowski, takie nazwisko. Redaktorem został i on wyróżniał się, bo jego poglądy w tej gazecie ujawnione były bardziej bliskie nam niż pozostałych innych gazet, których lewicowych, które do tej pory w większości były. Myśmy sprowadzali nasze gazety Solidarność, Wolny Związkowiec i biuletyny Komitetów Obywatelskich, które wychodziły właśnie w tych czasach. Natomiast wtedy na tle innych gazet, ta Gazeta Krakowska z tym redaktorem Maciejem Szumowskim wyróżniała się na korzyść społeczeństwa i obywateli. Normalność niewątpliwie była znacznie większa właśnie w tej Gazecie Krakowskiej, bo inne gazety po prostu w sposób radykalny ludzie uznawali za szmatławce i właściwie tylko i wyłącznie kupowano je ze względu na program telewizyjny, a reszta była mniej interesująca, że tak powiem. No po prostu prasa związkowa robiła swoje i te lokalne biuletyny Komitetu Obywatelskiego, zarówno w Szanowie, jak i w Trzebini, po prostu one podnosiły świadomość społeczeństwa, tak bym powiedział, a nikt nie liczył na rzetelną informację w takich gazetach jak czy to Trybuna Robotnicza, czy Trybuna Ludu, czy jakieś inne okropnie szmatławce, że tak powiem. Co jeszcze wśród takiej działalności naszych komitetów obywatelskich? No więc, żeby organizować te nasze spotkania, czy mieć chociaż troszkę tych pieniążków, wydawaliśmy takie ulotki, znaczy, jak się to nazywało? Cegiełki, tak. Wydawaliśmy cegiełki, które sprzedawaliśmy wśród społeczeństwa. One były wtedy w takich cenach znośnych dla ludzi, także można było je nabyć. Cegiełki Komitetów Obywatelskich. 30 lat temu, w 1989 roku, pracowałem w fabryce lokomotyw, w Fabloku. Byłem wtedy kierownikiem działu rozwoju techniki. No i wtedy właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza do Sejmu i Senatu. No i tak się jakoś złożyło, że zaproponowano, żebym kandydował do Sejmu. To był okręg wyborczy numer 34 z siedzibą w Jaworznie i obejmował on Jaworzno, Olkusz i gminy poszczególne dawnego powiatu chrzanowskiego. W tym budynku przy ówczesnej Alei Lenina 55 mieścił się
dawniej Komitet Powiatowy PZPR, a później Komitet Miejski. Tam właśnie w tym budynku mieścił się w 1989 roku sztab wyborczy PZPR-u. I wtedy właśnie zaproponowano mi start z Komitetu Koalicyjnego, który był reprezentowany przez PZPR, ZSL i SD. Oczywiście myślę, że dlatego wytypowano moją kandydaturę, że no w przeszłości no byłem działaczem i partyjnym, ale i społecznym, i w Radzie Miejskiej. Tak tych funkcji było trochę. No i chociaż wtedy, w 1989 roku, już właściwie ważnych jakichś funkcji nie pełniłem. No jedynie można wspomnieć, że byłem prezesem oddziału PTTK w Chrzanowie. Wtedy nasze kandydatury wstępnie zostały zatwierdzone na konwencji, która się odbyła w Jaworznie. Oczywiście do wyborów pozostało zaledwie właściwie 2 miesiące i było mało czasu na całą kampanię. Do mandatu, ten okręg obejmował 3 mandaty. Jeden mandat to było właśnie, to była, można powiedzieć, ziemia chrzanowska i z ramienia tego Komitetu Koalicyjnego, z ramienia właściwie PZPR-u, to było nas 3. Był Ryszard Kosowski, był Krzysztof Bielecki, no i ja. No ja z góry właściwie nie widziałem dla siebie szans, bo po pierwsze byłem najstarszy, miałem 52 lata wtedy. Ryszard Kosowski miał 37, Krzysztof Bielecki miał 46. Poza tym oni aktualnie pełnili ważne funkcje społeczne. W tym okresie przedwyborczym, w czasie kampanii wyborczej, no, były również prowadzone różne badania. Chodziło o to, jakie, żeby wyczuć, jakie jest poparcie ze strony społeczeństwa. I na przykład Ośrodek Badania Opinii Publicznej, jego szefem był wtedy Stanisław Kwiatkowski, przeprowadzał również takie badania. No i te badania miały po prostu, niestety były negatywne, wbrew nadziejom tej całej wierchuszki. Pokazywały w pewnym sensie prawdę. I nie wszyscy z kierownictwa ówczesnego PZPR-u dowierzali po prostu tym badaniom, uważali, że to nie jest prawdziwe, nie ma się kierować. A niestety były one prawdziwe i spotkałem się nawet z taką wypowiedzią tego Stanisława Kwiatkowskiego, że przedstawiał te wyniki na posiedzeniu biura politycznego i wtedy oczywiście tam też było niedowierzanie. Jedynie podziękował za te wyniki, podziękował za tą pracę generał Wojciech Jaruzelski, że no, poparł po prostu te wyniki wbrew innym członkom biura politycznego. Ponieważ wyniki badań, nastrojów przed wyborami okazały się negatywne, więc ich nie publikowano po prostu, żeby jeszcze bardziej nie demobilizować elektoratu. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, jak powiedziałem, było zaledwie 2 miesiące czasu. Oczywiście nie było takich środków propagandowych jak dziś,
były bardzo właściwie skromne. Z naszej strony, to znaczy z tej strony koalicyjnej, była telewizja, była tutaj na naszym terenie Gazeta Krakowska, Trybuna Robotnicza, bo byliśmy już w województwie katowickim wtedy. No i oczywiście już nie mówię tam o Trybunie Ludu. W każdym razie tak ta nasza strona jak gdyby miała pewne środki. Natomiast jeśli chodzi o stronę solidarnościową, no tutaj dopiero te środki właściwie były tworzone. Takim ważnym wydarzeniem to było wydanie w maju 1989 roku Gazety Wyborczej. I wtedy taka zaczęła się ta ostra kampania ze strony solidarnościowej. Poza tym, no wtedy bardzo ważnym takim momentem tej kampanii ze strony solidarnościowej były również zdjęcia z Lechem Wałęsą. Po prostu kandydaci do Sejmu, do Senatu robili sobie zdjęcia, to się rozpowszechniało. Poza tym plakaty, niektóre taki plakat z Gary Cooperem na przykład, z filmu W samo południe, kiedy on jako cowboy z Coltem właściwie odegrał, uważam, sporą rolę w tej propagandzie. Poza tym Kościół się włączał aktywnie do tego. Poza tym do społeczeństwa, powiedziałbym, szybciej właśnie docierały te formy stosowane przez Solidarność. Natomiast jeśli chodzi o tą stronę koalicyjną, było znacznie słabiej. Może jeśli chodzi o tą górę, to było za dużo optymizmu, że będzie po prostu dobrze, że wprawdzie nie stosowano tego określenia, że nie będzie z kim przegrać, jak później to miało miejsce, ale jednak natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo, o odbiór przez społeczeństwo właściwie tej propagandy z jednej, z drugiej strony, przede wszystkim w społeczeństwie była taka chęć i potrzeba zmian. Była potrzeba zmian, ponieważ wcześniej już duża część przecież społeczeństwa zawiodła się w różnych okresach, bo był przecież październik 56 roku, wtedy przecież 30 lat temu to dobrze pamiętano. Było dużo nadziei wtedy, później się to rozwiewało, były inne wydarzenia, były również obietnice zmian w gospodarce, a fakty były takie, że niestety, ale było coraz gorzej. Więc po prostu społeczeństwo liczyło na zmiany, że jakby nie było, jak będzie coś nowego, to powinno być lepiej. Różnie to potem z tymi nadziejami wychodziło, ale taka była sytuacja. Chociaż wtedy przecież ten Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie nie miał programu jakiegoś właściwego. Całe szczęście nawet dla tej strony wtedy, że nie powstał jeszcze plan Balcerowicza, bo gdyby wtedy plan Balcerowicza był, to inaczej by się prawdopodobnie losy potoczyły, bo przecież wtedy jeszcze, w 89, nie mówiło się o bezrobociu, o tych różnych perypetiach zakładów, chociażby takich jak Fablog i inne, chociażby z naszego terenu. Jeśli chodzi o same przygotowanie do wyborów z tej strony, w której ja brałem udział, oczywiście były spotkania z wyborcami, były we wszystkich, przynajmniej po jednym spotkaniu w każdym z tych miejscowości. Te spotkania oczywiście i Solidarność organizowała i one tam na pewno były żywsze znacznie. Natomiast jeśli chodzi o tą naszą stronę, to tak jak pamiętam, to w tych spotkaniach przede wszystkim brali udział ci, którzy nas popierali. Przede wszystkim. Natomiast mało było takich raczej
może nie obojętnych, ale takich, którzy nie byli po żadnej ze stron, a chcieli się po prostu na tych spotkaniach czegoś dowiedzieć. No i raczej, jeśli chodzi o kandydatów, no to po prostu chwaliliśmy się dotychczasowymi dokonaniami. Jakie to funkcje pełniliśmy, cośmy zrobili. Oczywiście, no, to było dużo oczywiście prawdy w tym, no ale natomiast jeśli chodzi o udział uczestników, no to tutaj raczej no, były pytania czasem, ale takie pytania, no jak to, czy pan się zajmie remontem tej drogi, którą tutaj mamy we wsi, o którą już prosimy dawno, albo z tymi wodociągami, żeby się coś poprawiło, no tego typu właściwie. No czasem kandydaci się tłumaczyli, że to nie jest przecież rola Sejmu, jest to rola miejscowych władz przede wszystkim. No ale oczywiście nie można było powiedzieć, że nie będziemy was popierać, no bo no, byśmy się od razu przekreślali. Nie było w tych właśnie naszych spotkaniach, mówię naszych z tej strony koalicyjnej, żeby była jakaś złośliwość. Raczej nie było jakichś takich wrogich wystąpień. Natomiast jeśli chodzi o propagandę w zakładach chociażby, ja to przeżywałem w Fabloku, w każdą środę Solidarność miała swoją audycję, no i tam no, były ostre wystąpienia, ostre, nie zawsze słuszne, nie zawsze odpowiadające prawdzie, ale to ludzi porywało po prostu bardziej, także wśród samej załogi Fabloku jakichś takich wtedy większych jakichś napięć właściwie nie było. W stosunku do mnie byłem kandydatem z Fabloku, raczej no nie miałem jakichś przykrych sytuacji. No potem właściwie kiedy jak powiedziałem Gazeta Wyborcza powstała, to już dosyć ostro było. Chociaż na naszym terenie tutaj, z tego co pamiętam, to jakichś wydarzeń takich typu ostrego politycznie, to nie było, tego sobie nie przypominam. Te zasadnicze sprawy dotyczące wyborów zostały ustalone przy okrągłym stole między lutym a kwiecień 1989 roku. W zasadzie tam ustalono, że kampania to nie będzie jakaś agresywna z jednej czy z drugiej strony. Wszystko to będzie ładnie, że przecież wspólny cel jest, żeby przeprowadzić reformy gospodarcze, żeby się sytuacja poprawiła w kraju. Także od tej strony okrągłego stołu to wszystko dość ładnie wyglądało. Potem się zaczęło to po prostu zaostrzać. No, strona koalicyjna no, miała przewagę, bo miała Sejm przecież, gdzie można było pewne rzeczy dotyczące kampanii wyborczej, dotyczące wyborów samych, można było ustalić. No i tutaj właśnie ta strona koalicyjna popełniła poważny błąd, jeśli chodzi o wybory do Senatu. Wiadomo, że ustalono, że do Sejmu to 65% to na pewno będzie miała koalicja. Do Senatu były wolne wybory, ale tutaj właśnie jeśli chodzi o zasady wyborów, to tutaj strona koalicyjna popełniła poważny błąd, bo ustaliła, że będą wybory większościowe, a nie proporcjonalne. I stąd później różne rzeczy wychodziły z tego tytułu i na przykład jednym z kandydatów właśnie w tym okręgu na senatora był profesor Zbigniew Religa i jak się okazało dostał więcej głosów niż 80 kandydatów ze strony Solidarnościowej po prostu, a niestety nie został wybrany, no bo wiadomo była ta tak przyjęto i to był jeden z błędów. Również ze strony koalicyjnej no, błędne było to, że
nie ograniczono liczby kandydatów. Po prostu chciano w ten sposób pokazać społeczeństwu, że nie ma tu ograniczeń, więcej kandydatów, to będzie lepsza reprezentacja społeczeństwa. A natomiast Solidarność postąpiła inaczej. No jeśli chodzi o nasz okręg wyborczy numer 34, to był tylko kandydat do jednego mandatu, to był tylko jeden kandydat. No u nas na mandat 130 było z naszej strony 3 kandydatów, przepraszam, i te głosy się później rozłożyły i nie pomogły w uzyskaniu mandatów. Z tych 3 kandydatów, których wymieniałem, no najwięcej głosów, ponad 26 tysięcy, otrzymał Ryszard Kosowski. No, on, można powiedzieć, miał chyba najlepszą z nas kampanię wyborczą. Jakoś bardziej docierał, no zresztą. Natomiast Krzysztof Bielecki otrzymał ponad 17 tysięcy, ja tylko ponad 14 tysięcy. No, jeśli chodzi o innych kandydatów, którzy byli z tego okręgu, no byli różni, byli nie tylko członkowie partii, ale bezpartyjni również byli. Jeśli chodzi jeszcze o propagandę, no można powiedzieć później, jeśli chodzi już tłumacząc w pewnym sensie wyniki wyborów, że no to były, jakie błędy były popełnione, no natomiast możliwości były dość ograniczone. No, mam tutaj troszeczkę materiałów z tego okresu. No, była propaganda w tych środkach przekazu. Było tam jakieś tam wystąpienie w telewizji, no, gazety również podawały, no między innymi gazeta, która wychodziła w Katowicach, podawała kandydatów na posłów, no pod hasłem wybierz najlepszych, no tutaj na przykład jest Krzysztof Bielecki, jestem ja. Krótkie nasze wypowiedzi były, co byśmy chcieli zmienić, co poprawić. Jakichś takich wielkich spraw nie było. No, jeśli chodzi na przykład o mnie, no to taka skromna była na ksero odbijana, gdzie mówiłem, za czym się opowiadałem, co bym chciał zmienić. No, każdy z kandydatów miał główne takie sprawy. No, dla mnie to była sprawa szpitala po prostu. I na tych spotkaniach, o których wspomniałem, to często była, najczęściej można było, były głosy, żeby się rzeczywiście zająć sprawą szpitala, bo sytuacja jest bardzo zła w starym szpitalu. I to obiecywałem wyborców, no i w jakimś tam stopniu później w przyszłości z tego się, na miarę moich możliwości, z tego się wywiązywałem. No, tak jak zwykle, jak wszyscy mówili, żeby młodzież miała lepsze warunki do startu, żeby zapewnić, oczywiście emeryci i renciści. No i to nadal do dziś, pomimo upływu 30 lat, to nadal są te hasła są aktualne. Oczywiście już wtedy bardzo w pewnym sensie modna była ekologia. Oczywiście już były zagrożenia, jeszcze nie mówiono wtedy, co się z tym naszym światem stanie, z tą naszą kulą ziemską. Tak daleko jeszcze nie szło w tych sprawach. No niemniej jednak no, były tutaj i sprawy różne, chociaż na przykład jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, to tutaj akurat nie było takich haseł, bo ta sprawa nie najgorzej wyglądała. Takie były również, no takie mniejsze takie ulotki tutaj, jeśli chodzi o mnie, ale takie były, takie drobne nawet ulotki, 4 czerwca, wybieraj.
do Sejmu Piwczyk, Szpak, to był z Jaworzna, głosuj tak. No. Do Senatu Olgier Wieczorek, to nasz senatorek, no to był dziennikarz z Katowic. Religa zdrowie dźwiga, Zarzycki rymu brak, głosuj tak. No. Takiego typu były. Ale żeby wykorzystać dobrze nawet taki mały papierek, to na drugiej stronie były odjazdy z Chrzanowa komunikacji miejskiej. To może czasem bardziej interesowało to, bo się to przydawało po prostu ludziom. No takie, wiadomo, była też lista krajowa, więc takie były głosy na listę krajową bez skreśleń. Wybierz tych, którzy gwarantują spokój i ład. No, tutaj mam również inne, no tutaj akurat Szpak to z Jaworzna, Kazimierz Zarzycki do Senatu z Katowic. No tutaj również kandydaci byli, kandydaci bezpartyjni. No proszę zobaczyć, bardzo, bardzo skromne właściwie, takie trochę informacji o sobie, trochę co by się chciało zrobić. Jak już wspomniałem, w czasie tej kampanii wyborczej w 1989 roku byłem prezesem oddziału PTTK w Chrzanowie. Oddział mieścił się wtedy na alei wtedy Lenina i właśnie koleżanki, koledzy, działacze PTTK zrobili mi taką przyjemność, że właśnie w oknie oddziału zamieścili wielki, no powiedziałbym dzisiaj, plakat na Bristolu, moja sylwetka namalowana w kolorach, no i tam te moje hasła wyborcze. No i mogę nieskromnie przyznać, że to się nawet, jak obserwowałem przechodniów na alei, to nawet wzbudzało pewne zainteresowanie. No na przykład takiego plakatu nie miałem z komitetu wyborczego, tego, którym startowałem jako kandydat do Sejmu, tylko były to skromne jakieś takie ulotki, małe plakaciki takie robione na ksero, a właśnie tutaj, właśnie dzięki PTTK, no, po prostu jakoś znalazłem się po prostu no, w takim miejscu jak właśnie aleja. Natomiast jeśli chodzi o stronę solidarnościową, inne było podejście w ogóle do kandydatów. Przede wszystkim nie było takiej dużej liczby kandydatów. No tak jak mówiłem już, do Sejmu na mandat 129 był tylko Drela Zbigniew. No i wygrał. I wygrał. Nie miał, miał konkurentów tylko z koalicji, a nie miał swoich konkurentów. No, do Senatu również. Tylko były obsadzane mandaty te, które były realnie do zdobycia. No potem po tym wszystkim nastąpił 4 czerwca. Pierwsza tura wyborów się skończyła. Oczywiście no, na pewno wcześniej to i również jako kandydaci no i wielu mieszkańców tych po stronie koalicyjnej uważało, że no przynajmniej nie uważano, że się przegra wybory. Tylko raczej nieduże może, ale jednak zwycięstwo. No było potem wielkie właściwie rozczarowanie. No, po prostu społeczeństwo po prostu poszło za tą swoją nadzieją. Wprawdzie wtedy no nie zdawano sobie sprawy z tego może, jakie będą trudności, jakie będą kłopoty, żeby było lepiej.
to przecież potem i plan Balcerowicza i wiele innych, no sprawa upadku zakładów przemysłowych, to przecież odczuwaliśmy. Ale w tym okresie, no wiadomo, inflacja była wysoka, były problemy zaopatrzeniowe. Wiadomo, że żadna władza, nawet nowa, cudów żadnych nie zrobi, nagle się sytuacja na rynku nie poprawi. No były potem różne analizy, dlaczego doszło do tej porażki. Wprawdzie, jeśli chodzi o tą górę koalicyjną, to robiono dobrą minę no, do nie najlepszej gry, że przecież to właśnie o to chodziło, żeby ta władza nie była w jednych rękach, będziemy budowali tą lepszą przyszłość wspólnie. No, liczono na to porozumienie z Okrągłego Stołu. No, było to, ja osobiście się nie spodziewałem, że wygram te wybory, ale na pewno też mi było przykro z tej sytuacji, jaka powstała. Potem szybko zaczęły się te zmiany, potem to przecież i Sejm, i Senat po raz pierwszy właściwie zaczął działać. Jakoś to zaczęło się powoli to stopniowo stabilizować. No, trochę się obawiano, niektórzy się obawiali, że partia tej władzy to tak lekko nie odda. Ale to już nie był przecież okres stanu wojennego. Wtedy, kiedy przecież partia dysponowała no, wielką siłą, no, wojskiem, milicją, ORMO, wszystkimi instytucjami, to wtedy można było to zahamować. Tutaj już się po prostu nie udało. Zresztą trzeba podkreślić, że wśród, na przykład jeśli chodzi o PZPR, to przecież już było wtedy wielu ludzi, którzy byli za reformą, jak najbardziej, którzy nie widzieli przyszłości dla tego starego układu, no ale również ci tak zwani reformatorzy startowali w wyborach z tej listy krajowej. Lista krajowa po to powstała, żeby tam zapewnić udział w przyszłym parlamencie ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie. I byli tam ci reformatorzy, ale oni niestety nie przeszli. No, ta fala po prostu ich również ich zmiotła. Nazywam się Jarek Kisiński, gram w zespole Sztywny Bel Asii. Jeżeli chodzi o wspomnienia z roku 1989, na pewno pamiętam, że w tym roku nagrywaliśmy płytę w Warszawie, Szukam nowego siebie, w studiu Ton Press na Wawrzeszewie. I pamiętam też, że mieszkaliśmy w jakimś takim kiepskim hotelu Legii. Także po sesjach nagraniowych nie było co robić, więc oglądaliśmy telewizję. To była nasza jedyna rozrywka. A w tym czasie właśnie były obrady okrągłego stołu. Więc oglądaliśmy te obrady. I też pamiętam, że w telewizji jakoś tak namiętnie puszczali piosenkę Tamity Tikeram, Twist in My Sobriety, która do dzisiaj mi utkwiła w pamięci. Rok 89 to też wybory 4 czerwca. Pamiętam, że byłem, głosowałem, nie zdradzę na kogo głosowałem. Na pewno też w roku 89 graliśmy taki recital na festiwalu w Opolu. To była taka noc rockowa. I też mi to utkwiło w pamięci, ponieważ wyszedłem na scenę, to wszystko szło na żywo i po prostu gitara mi przestała grać, nie grała mi. Także dobrze, że sytuację uratował nasz perkusista Janusz Deda. Zaczął grać na instrumentach perkusyjnych. Jakoś to poszło, to można zobaczyć na YouTubie.
Też w tym roku, w roku 89, była sesja w Trójce Chłopców z Placu Broni, w której też brałem udział. Nagrywaliśmy m.in. piosenkę Wolność kocham i rozumiem. I to była chyba moja ostatnia sesja z tym zespołem. A poza tym to był rok właśnie chyba takiej wolności, więc może na koniec zagram fragmencik piosenki Wolność kocham i rozumiem.